Tego materiału nie możemy zacząć inaczej jak od ostrzeżenia. W Tychach bowiem spotkaliśmy wielki podział, który szkolenie w GKS-ie rozbija na szkolącą najmłodszych Akademię Piłki Nożnej oraz grupy starsze, działające pod szyldem Tyskiego Sportu. W tej chwili w strukturach Tyskiego Sportu mamy cztery drużyny. To jest zespół rocznika U13, zespół rocznika U15, 17 i 19. No, jest tu wspólny mianownik z Akademią GKS Tychy, czyli rocznik U13, który funkcjonuje również tam w tamtych strukturach. No, mamy nadzieję, że w przyszłości te dwa zespoły ze sobą zostaną połączeni, czyli te najbardziej wybitne jednostki z tych zespołów będą razem w jednym zespole i będą pracowały już pod szyldem GKS-u Tychy i będą się tutaj szkoliły, rozwijały. Tak? Także mniej więcej to szkolenie tak wygląda teraz. Lata wstecz, dokładnie, jak dobrze pamiętam, 8 chyba bodajże, powstała akademia z małych klubów tutaj tyskich. Postanowiono połączyć siły. No nie wszystkie oczywiście tyskie kluby weszły w ten projekt, ale większość tak. Powstała akademia, szkoliła w tym czasie do U18, czyli do końca praktycznie szkolenia młodzieżowego. No a 3,5 roku, 4 lata temu postanowiono zmienić te struktury. Wdrożono cztery te najstarsze drużyny w Tyski Sport. Myślę, że tutaj przede wszystkim chyba ze względów licencyjnych, tak, żeby tą licencję zapełnić. Drużyny były już w Tyskim Sporcie i tak jest do dzisiaj. No oczywiście takie podziały niczemu dobremu nie służą, bo to zawsze jest to podział. No, nawet tylko i wyłącznie organizacyjny, ale zawsze podział. Mam nadzieję, że w najkrótszym czasie to się wydarzy, że będziemy jedną całością. Akademia tak w ogóle powstała w 2011 roku z połączenia czterech klubów mniejszych, które wcześniej ze sobą w jakiś sposób rywalizowały. Natomiast razem z kolegami z Pioniera Tychy zawiązaliśmy w 2009 roku taką kooperację, żeby dwa mniejsze kluby zaczęły ze sobą współpracować. To nam się sprawdziło. Poszliśmy z tym pomysłem też potem do władz miasta, do pana prezydenta. Włączyliśmy dwa kolejne kluby i w 2011 roku powstała Akademia Piłki Nożnej GKS-u Tychy. Szkolimy w tej chwili dzieci od rocznika U4, czyli to jest obecny rocznik 2-15, do rocznika 2-5, czyli można powiedzieć 10 kategorii wiekowych. W strukturze mamy ponad 54 zespoły treningowe i zatrudniamy prawie 37 trenerów piłkarskich. A w całej strukturze zatrudniamy ponad 100 osób, bo to są również nauczyciele w szkole, są pracownicy obsługi, to są kierowcy, także jest tego dosyć sporo. Co wyróżnia Akademię GKS-u Tychy? No myślę przede wszystkim, że solidna i konsekwentna praca w programie, w planie, który stworzyliśmy i tworzymy przez, bo to dynamicznie się zmienia, tworzymy przez lata. No i przede wszystkim dużo trenerów, ludzi, którzy są tutaj pasjonatami i pozwalają rozwijać ten system, co przekłada się coraz bardziej na jakość przede wszystkim zawodników na boisku i podczas treningu. Sytuacja, decyzja, wykonanie i przede wszystkim mocne słowo, obserwacja, percepcja, różnie trenerzy, szkoleniowcy to nazywają, ale to jest punkt wyjścia. Ale te trzy słowa, czyli ocena sytuacji, decyzja, jaką zawodnik podejmuje na bazie zaobserwowanej sytuacji w centrum gry, czyli tam, gdzie znajduje się piłka i najbliżsi zawodnicy, przewija się przez nasze szkolenia, przez nasze treningi, przez nasze rozmowy, przez nasze filmy dydaktyczne, które są przygotowane przez naszych trenerów. No i przede wszystkim to wykonanie, co stanowi przede wszystkim potem skuteczne działanie, bo jeżeli nawet zawodnik oceni dobrze sytuację, podejmie dobrą decyzję, a nie potrafi dobrze wykonać, czyli wprowadzenia piłki w przestrzeń, czy podjąć driblingu, czy dobrze przyjąć z otwarciem, no to wiadomo, że całość działania nie będzie skuteczna, nie będzie zadowalająca ani dla zawodnika, ani dla trenera. Dlatego ta decyzja, sytuacja i wykonanie to są takie trzy fundamenty, to co się przewija, kolokwialnie mówiąc, przez naszą codzienność. Trudno wyobrazić sobie, by tyski sport nie skorzystał w przyszłości z wypracowanych w Akademii rozwiązań. Dość powiedzieć, że ci ostatni otworzyli już własną szkołę podstawową,
a obok niej budują największą na Górnym Śląsku halę z dwoma sztucznymi boiskami. Akademia Piłki Nożnej GKS Tychy jest źródłem wszystkiego, co się dzieje, o czym dzisiaj właściwie mówimy, czym się zajmujemy. Szkoła jest dzieckiem Akademii. Z Akademii wzięło się... Akademia to klub, a z klubu rozpoczęliśmy działalność szkoły, potem oparliśmy ją jeszcze o współpracę z środowiskiem akrobatyki. Stworzyliśmy szkołę, gdzie szkolimy piłkarzy w oparciu o ogólnie pojętą sprawność w postaci akrobatyki. Tak? Także bez Akademii nie byłoby szkoły, bez Akademii nie byłoby innych inwestycji. Szkoła jest stworzona 1,5 roku temu, już odbyliśmy drugą przeprowadzkę, natomiast ten budynek, w którym jesteśmy teraz, wydaje nam się, że jest dosyć nowoczesny. Oczywiście możemy jeszcze wiele rzeczy unowocześnić, natomiast jest przede wszystkim, pozwala nam stworzyć taką domową atmosferę w szkole, co się rzadko w ostatnich czasach zdarza. Nie jest to taki budynek korporacyjny. Jest to wszystko zadbane, obrędowane, sklimatyzowane, więc robi wrażenie, a przede wszystkim stwarza warunki do fajnej i spokojnej pracy. Istnieje już przy Akademii Szkoła Mistrzostwa Sportowego w szkole podstawowej, ośmioklasowa. My od września tego roku, 2019, też będziemy otwierać dwie klasy równoległe, po gimnazjum i po podstawówce. Akuratnie te dwa roczniki będą tworzyły zespół U17. Chcemy te klasy stworzyć, nie rozbudować ich pod kątem liczebności, bo to nie w tym rzecz. Już dawno zrozumieliśmy, że musimy patrzeć przede wszystkim na jakość. Ta ilość troszeczkę nas mnie interesuje. Te klasy mają być maksymalnie do 15 zawodników po to, żeby raz, łatwiej im było się uczyć, czyli ten nauczyciel będzie miał większy dostęp do ucznia, a dwa, no też w procesie treningowym, no tak mała grupa też jest łatwiej ją prowadzić i ta indywidualizacja też jest łatwiejsza. Głównie korzystamy z obiektów miejskich, to jest nasza główna baza i to mamy dobrze w naszym mieście, że baza miejska jest dla klubów, które uprawiają daną dyscyplinę sportową. Baza miejska jest za przysłowiową złotówkę. Tutaj korzystamy z obiektów przy ulicy Andersa. Tam jest jedno boisko ze sztuczną nawierzchnią oświetlone i dwa pełnowymiarowe boiska z naturalną nawierzchnią. Korzystamy też z Orlika dla młodszych kategorii wiekowych. No a grupy przedszkolne w tej chwili trenują na obiektach przyszkolnych. Natomiast jak widzimy, jesteśmy w szkole mistrzostwa sportowego, więc też lada miesiąc przy szkole powstaje kompleks sportowy z dwoma boiskami o wymiarach 40x20 i z salą gimnastyczną, wszystko pod dachem w hali łukowej. We wrześniu 2017 roku otwarliśmy też na potrzeby szkoły mistrzostwa sportowego, naszych zawodników i uczniów halę do judo i do akrobatyki. Mamy też na osiedlu wyremontowaną halę do motoryki, no i centrum Physio Active, SMS Physio Active w naszej szkole, gdzie również jest salka do treningu motorycznego i treningu siłowego. No staramy się, aby zasoby organizacyjne, zasoby sprzętowe, obiektowe i finansowe na siebie pracowały, żeby jedno z drugim było na tyle powiązane i wspierało działalność kolejnego naszego nowego przedsięwzięcia, żeby to było takie samofinansujące się. Wiadomo, że w biznesie nigdy nikt nie jest samofinansujący się i trzeba też szukać różnych rozwiązań, ale staramy się, żeby jedna gałąź naszego przedsięwzięcia wspierała drugą i się uzupełniała. W ten sposób możemy jedną gałąź, czy na przykład szkołę wspierać przez akademię, czy PhysioActive wspierać przez akademię i przez dzieci ze szkoły. Teraz obok szkoły otwieramy SMS Arenę, czyli ten kompleks piłkarski pod halami łukowymi i też chcemy, żeby do południa korzystały z tego dzieci ze szkoły, po południu dzieci z grup popołudniowych z akademii, a cały wieczór i weekendy przeznaczymy na komercję, aby te inwestycje w jakikolwiek sposób utrzymać i spłacić. O ile zarówno w akademii, jak i w tyskim sporcie bardzo nam się podobało, o tyle odpowiedzialnych za oba podmioty zostawimy ze znanym powiedzeniem: zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Miejmy nadzieję, że w Tychach wezmą je sobie do serca.